Nowy Anwil Włocławek. Zapraszam drużynę Rottweilerów, a wy zróbcie wielki hałas i przywitajcie ich gromkimi brawami. A może zawodzimy razem co tę piosenkę, którą często śpiewacie podczas meczów. Mój jest ten kawałek podłogi, moi drodzy. I niech ta hala mistrzów będzie tym kawałkiem podłogi, który będzie nie do zdobycia w tym sezonie. Amir Bell, Igor Wadowski, Kuba Garbacz, Jana Riesar, Wiktor Sanders, Bartek Łazarski, Tanner Groves, Filip Szewruk, Luke Petrasek, Mateusz Kostrzewski, Kalif Young i Maciek Bojanowski. No i moi drodzy, w tym momencie przesyłamy gorące pozdrowienia do Kamila Łączyńskiego, który wczoraj miał operację, przedwczoraj miał operację, dochodzi do siebie. Kamil Łączyński, wielkie brawa dla niego, na pewno obejrzy relacje z tego wydarzenia i będzie mu bardzo, bardzo miło. Cała drużyna czeka na Kamila Łączyńskiego. My witamy także sztab szkoleniowy: Przemysław Trasunkiewicz, Piotr Mlechacz, Grzegorz Korzan, Hubert Śledziński, Dominik Daszkowski i Filip Pryński. To jest nowy Anwil Włocławek, za chwilę z nimi porozmawiamy. Wielkie, gorące brawa. To co? To może teraz zakrzykniemy jak na meczu, jak na hali mistrzów, moi drodzy. Kto wygra mecz? Kto? Kto? I tak właśnie będzie tutaj przez cały sezon w hali mistrzów. Moi drodzy, są też z nami przedstawiciele władz Włocławka, których zapraszam tutaj do nas. Jest pan prezydent Marek Wojtkowski, jest jego zastępca Krzysztof Kukucki, jest przewodniczący Rady Miasta Piotr Kowal, także jego zastępca Krystian Łuczak. Zapraszamy panów i zanim przejdziemy do rozmowy z zawodnikami, to ja oddaję głos panu prezydentowi. Moi drodzy, krótko, ale zawodnicy są najważniejsi. Dzisiaj mamy koniec lata, jeśli koniec lata to początek sezonu koszykarskiego, czyli zaczynamy dopingować i chodzić na mecze. Rozpoczynamy pierwszy mecz na razie sparingowy w niedzielę, no a po 20 już oczywiście rozpoczynamy ligę, która na pewno rozgrzeje nas do czerwoności. Także serdecznie państwa witam. Sezon Ogórkowie za nami. Widzimy moim zdaniem na papierze świetną pakę. Mam nadzieję, że ta atmosfera z hali mistrzów również przeniesie się do szatni i tak wspaniale jak my kibicujemy kibice Anwilu, tak też ci panowie będą świetną paczką, która będzie zostawiać każde serce na boisku i będzie walczyć o każdy centymetr. Jestem o tym przekonany, że tak właśnie będzie. Człowiek, który już dwa razy grał w Anwilu, no i teraz jest w Anwilu po raz trzeci, no to co, to trzech razy sztuka i tym razem z mistrzostwem wyjeżdżamy, tak? Tak, dokładnie. Z takimi kibicami to tylko z mistrzostwem się kończy sezon. Zupełnie nowa drużyna Anwilu Włocławek. Zgraliście się już troszeczkę, poznaliście się? Tak, ten okres adaptacyjny szybko minął. Jesteśmy już, można powiedzieć, na takim etapie, że rozumiemy się bez słów. Zastępujecie się też nawzajem, bo na początku macie pewne problemy zdrowotne, ale to wszystko jeszcze bardziej chyba was skonsoliduje. Tak, dokładnie. Mieliśmy, można powiedzieć, pełnym zespołem, gdzie każdy wykona tą cegiełkę na boisku, więc każdy może każdego zastąpić i na pewno każdy każdego wspiera. Kuba, powiedz mi, czy ty się orientujesz, ile lat liczy sobie nasze piękne miasto Włocławek? A o ile mogę się pomylić? Możesz się pomylić o 500. To podpowiedź, że ma dużo. No to 1000. 1000? No 1000 nie, trochę mniej. Dobra, druga szansa. 728. Doskonale, to jest bardzo dobra odpowiedź. No, historycy się tu sprzeczają czasami, czy pierwsza, czy druga lokacja, tak? Ale 728 to jest bardzo dobra odpowiedź. Thank you.
nadchodzącym sezonie i myślę, że chłopaki po każdym meczu będą to razem śpiewać. A teraz, moi drodzy, każdy z nich ma dla was prezent. Każdy z nich wyrzuci dla was koszulkę. Koszulkę, którą będziecie mieli okazję złapać. To może ja po kolei będę wywoływał. Maciek Bojanowski jako pierwszy. Uwaga, nadlatuje pierwsza koszulka. A drugi w kolejce jest Luk Petrasek. Luk Petrasek teraz ze swoją koszulką. I kto złapie? Fantastyczna koszulka. No i co? Kto tam następny jest z koszulką? Igor Wadowski. Igor Wadowski, Bartek Łazarski. Bartek w pierwsze rzędy. Kalif Young. Ja czekam, który z zawodników dorzuci tam na sam koniec do góry. Filip, może ty? Filip Szybruk. Jana Riarsar. Nie patrzył. Wiktor Sanders. Amir Bell. Tyler Groves. I czy jeszcze ktoś ma je? To chyba już wszyscy swoje koszulki wyrzucili. Szczęśliwcy mają piękne koszulki fajansowe, jak na Włocławek przystało. To co, kochani? Jeszcze raz wielkie i gorące brawa. I jeszcze raz, kto wygra mecz? Kto? Kto? I niech tak będzie przez cały sezon. Obrońcy FIBA Europe Cup, którzy w tym roku marzą o to, by wrócić na pudło także w Polsce. Anwil Włocławek specjalnie dla was tutaj dzisiaj i przez cały sezon. Oby do czerwca. Dziękujemy bardzo.